W poprzedniej lekcji skupiliśmy się na właściwościach pręta pod kątem tutaj średnic zagięcia, zarówno dla samego pręta, jak i haka. Chciałbym jednak wrócić do tych parametrów i przeanalizować je pod kątem normy. A konkretnie chodzi mi o parametry standardowej średnicy gięcia, która w tym momencie wynosi 90 oraz gięcia haka. Spójrzmy, jak to wygląda w normie. W normie polskiej dla prętów żebrowanych, gdyż na tych się skupimy, dla prętów odgiętych ta średnica uzależniona jest od minimalnego otulenia betonem mierzona prostopadle do płaszczyzny zagięcia. I tak tutaj widzimy, że są współczynniki dosyć łatwo obliczalne: 10Fi, 15Fi, 20Fi. I jeżeli wróciłbym teraz do tego parametru w programie Revit, to zobaczymy, że tutaj 90 e, dzielone przez 15 wyjdzie nam 6 mm, czyli tyle, ile e, wynosi ta średnica pręta. Czyli inaczej mówiąc, przemnożyliśmy 6 razy 15 i wyszła nam taka wartość. E, spoglądając w inne e, średnice, tutaj również mogą Państwo sobie to zbadać. Jeżeli przemnożymy 22 razy 15, to wyjdzie nam dokładnie 330 mm. E, jest to powiedzmy taki bezpieczny sposób na wprowadzenie tego współczynnika. Jednak tutaj, norma Eurocode dla prętów odginanych wprowadza już nieco bardziej skomplikowany wzór, który jest uzależniony nie tylko właśnie od średnicy, ale też o, od. Um, wartości wytrzymałości na ściskanie obliczeniowej betonu, ciągliwości stali i tym podobne. Nie chciałbym tutaj wchodzić w takie dokładne szczegóły, omawianie tego, tego wzoru. Postaram się napisać artykuł, który odnajdziecie na blogu BIM.V, związany właśnie z obliczaniem tych haków, tylko po prostu wyczulam, że być może w w jakichś szczególnych y, przypadkach obliczeniowych, y, tutaj po prostu będziemy musieli w tym miejscu tą wartość standardowej średnicy gięcia wyedytować. W przypadku haków sytuacja jest y, dosyć y, prosta. Y, w normie polskiej mieliśmy również współczynnik dla prętów żebrowanych. Tutaj uzależniony już od średnicy samego pręta. Jeżeli był to pręd poniżej 20 mm, to był, był to współczynnik 4, powyżej 20 mm 7. Natomiast według normy PNEN, tutaj jedynie no, ta e, wartość graniczna nam się zmieniła, czyli jest to tym razem po prostu 16 mm, i taką e, wartość 4 lub 7 współczynnik e, musimy umieścić w prętach. Czyli jeżeli mamy przykładowo tutaj pręt, 6 mm, czyli poniżej e, poniżej 16 powinniśmy uzyskać 4 razy 6, 24. Zobaczmy co dzieje się w prętach o większej średnicy 22. Tutaj powinno już być to 7. Sprawdźmy szybko na kalkulatorze, przemnażam 7 razy 22 i wychodzi 154 mm. Więc mogę założyć, że tutaj te wartości domyślnie w szablonie są poprawnie. Zdefiniowane. Myślę, że temat zagięć prętów jest już dostatecznie omówione. Teraz skupmy się na właściwościach e, tutaj długości takiego haka. Usunę sobie ten wymiar i może zwymiaruję na przykład jedną wartość tutaj. Tak. E, I chciałbym jeszcze zmiarować ten odcinek, ale przez to, że brakuje mi punktu zaczepienia, dorysuję na szybko. Linię szczegółu. Całe szczęście jest tutaj punkt, który mogę chwycić i narysować taką linię. I zwymiarujmy sobie jeszcze raz tutaj ten odcinek. Ok, teraz zajrzyjmy do edycji typu tego pręta. I mamy coś takiego jak długości haka. My przypisaliśmy standard 90 stopni. Standard 90 stopni, więc skupmy się na tym wierszu. Aktywna jest opcja obliczeń automatycznych, i z tych obliczeń automatycznych wyszła nam długość haka 48 mm, długość stycznej również 48. Zaraz wyjaśnię, czym jest długość stycznej oraz długość haka na przykładzie rysunku, ale już teraz możemy zobaczyć że właśnie taka wartość 48 tutaj długości haka, czyli w tym miejscu mierzona, no pokrywa się z tą wartością automatycznie obliczoną. Jaki współczynnik tutaj występuje, znajdziemy w definicji samego haka. Czyli widzicie, że jest to w różnych miejscach, ale wzajemnie się ze sobą tutaj przenika te właściwości. I jeżeli przeszedłbym do standardu 90 stopni, to zobaczmy, że mnożnik przedłużenia wynosi 5. Więc, e, jeżeli e, pręt e, ma średnicę 6 mm, mnożnik tego przedłużenia będzie 5 razy 6, czyli 30. Tak? Czyli wyszła nam tutaj wartość 30, ale długość całego haka. Wyszło uwzględniające również to zaokrąglenie, wyjdzie nam 48. Jeżeli kogoś interesuje, jak dokładnie odmierzane są te wartości dla haków, odsyłam tutaj do pomocy, gdzie jest to bardzo fajnie opisane i wydaje mi się dosyć czytelnie. Tutaj oznaczone są te wszystkie parametry, które omawialiśmy: średnica pręta, średnica gięcia, długość haka stycznego, długość przedłużenia, długość odsunięcia i tak dalej. Dla różnych kątów. I tak dla zaczepu 90 stopni, 4 i 5 są sobie równe. Czyli długość zaczepu i długość haka stycznego. Tak? Więc jeżeli wróciłbym do właściwości tego zb zbrojenia. To zobaczymy, że długość haka i długość stycznej rzeczywiście dla kąta 90 stopni jest taka sama. W przypadku haków o innym kącie, te wartości długości haka stycznego i zaczepu mogą się nieco różnić. Jeżeli wszedłbym znowu do tej tabeli, to na przykład, właśnie dla kąta 135 stopni, tutaj są jakieś minimalne różnice, ale Również mamy ten parametr długości odsunięcia, który na tych rysunkach również występuje. Więc, jeżeli kogoś to bardzo interesuje, to może się zagłębić w ten temat. Ale nas tak naprawdę interesuje właśnie ten współczynnik, względem którego będzie przedłużany hak oraz średnica zagięcia. Takie rzeczy obliczamy czy odczytujemy w normie, natomiast pozostałe wartości geometrii tego haka dzieją się niejako. Automatycznie za nas. Tutaj jedynie te wartości rzeczywiście mogą się przydać, jeżeli odznaczymy sobie te obliczenia automatyczne, i wtedy te wartości moglibyśmy sobie samodzielnie, samodzielnie edytować. Prześledźmy teraz, jak te współczynniki przedłużenia odnoszą się do normy Eurocode. Wracam do mojej prezentacji. I tutaj jest pewien podział dla strzemion oraz prętów standardowych. Używam tego określenia standardowy, który, który jest wykorzystywany w Rewicie. Wydaje mi się, że jest to dosyć czytelne, o jakie, jaki typ prętów chodzi. I tutaj mamy dla kąta pomiędzy 90 a 150 ten współczynnik 5. I dla w zasadzie kątów powyżej też musi być on większy lub równy 5 fi. W przypadku strzemion mamy tutaj 10 fi dla kąta 90 stopni i dla kąta 45 czy 135 po prostu więcej niż 50 mm. Skonfrontujmy te wartości z tym co znajdziemy w programie Revit. Dla haka standardowego rzeczywiście ten mnożnik czy współczynnik wynosi 5 dla wszystkich kątów, natomiast dla strzemion... Tutaj dla kąta 90 stopni mamy dziesiątkę, czyli tak jak w normie. I tutaj znowu wrócili do tego współczynnika 5, więc też tutaj myślę, że w większości przypadków zostaje zachowany ten wymóg. A jeżeli nie przekroczylibyśmy tych wartości minimalnych, wynoszących 50 bądź 70 mm, to też po prostu musimy mieć to na uwadze.